Witam Was, jestem Julian, a dzisiaj ogłaszam Wam, że z racji walentynek na ten dzień zmienimy się w osoby, których nie lubimy, a wręcz nienawidzimy, aby oswoić się z tym, że nieprzyjaciel egzystuje niezależnie od naszych chęci. Przemiana rozpocznie się za 3, 2, 1. Wiedziałem. Pora poszukać reszty. Bardziej nie lubię debili takich jak on. Nawzajem. Wow. Myślałem, że któreś z was będzie Kejlą. A kim jest ten drugi Franek? To Kennedy. Nie znam gościa, ale dobra. Niezłe wdzianko Mordini. Ale to ja dzbanie. Antek? Nie spodziewałem się, że zmienisz się w jakąś królową. Wyjaśnienie ci, Lor. Dlaczego mi pierwsza przyszła na myśl zajmie ci czas? Kto to do diaska wymyślił? Nie wiem, ale ej. Ktoś tam jest mną. Może to Anka czarodziejka? Mam nadzieję, że nie. Powodzenia w odnalezieniu prawdy. Dzięki. Ej, Anka, widzę to. Co? Nie można siebie nie lubić. A właśnie, że można. Nie, nie można. Ale ja przyszłam sobie pierwsza na myśl. To wbrew moralnemu prawu. Dyskwalifikacja. Julian. Co się dzieje? A nic, problemy egzystencjonalne, nie wnikaj. Scenarzystka złamała zasady gry. To już nie można mieć do siebie problemu? Nawet tutaj pisze. No jest tutaj napisane. Może ci jakoś pomóc słońce. Spokojnie, poradzę sobie, jako oaza spokoju, walony kwiat lotosu na walonej tafli jeziora. A może jednak tą osobą jest ktoś inny? No nie wiem. Ktoś, co ci przykrość sprawił, albo twój znienawidzony typ człowieka? W sumie, to nie lubię też typów, co maltretują zwierzaki. Powinni nadepnąć na klocki Lego nagrzane z polskiej patelni. Anyway, jest jeszcze coś. Patusiary, jak ja ich nie cierpię. O, jestem teraz jedną z nich, lol. Myślałem, że zmienisz się w wykładowcę, co ciebie tak udupił. Że się nie pozbierałaś i nawalił ci dwójek w usosie. Panie doktorze, terminy pod kontrolą mam. No nie, kolejna. Co tam? Znaczy się, kim jesteś? Też siebie nienawidzisz? Skąd ten absurdalny pomysł? To którą zasadę łamiesz zatem? No ja nie mam osób, których nie lubię. Pierdzielisz głupoty. Ale ja poważnie mówię. Nie ma takiego, który lubi dosłownie wszystkich. Bo to jest posiblent. Ech, no dobra, jest jedna taka. Pasuje, panie władzo? No, i tak trzymaj. Wait, co wy macie z tą królową? Dobra, nie wtrącam się. Hej, jak tam? Zostaw mnie. Ale czemu? Wyglądam jak debil, szkoda gadać. Ale wait. Julian, zapomniałam ci powiedzieć, ładny kolorek włosów. Do twarzy ci w nim. Ja nie przepadam za tym kolorem. Kim ty jesteś? Najnatali? Julian, doktor, czy chcielibyście dowiedzieć się, jak to zaprojektowałam schematy do mikroprocesora? Do pigułek, potem będziesz mogła wykładać czarną magię. Niestety, gdyby to było takie proste, a nie jest. Studia pochłaniać, studia człowieka kończyć, ale za to jest fan wtedy, gdy ową czarną magię rozumiesz. Postaram się jak najszybciej ten odcinek zrobić. Ale znając życie, ludzie teraz w komentarzach prędzej będą pisać, że zmartwychwstałam, więc no. Me rozumajusz, no chyba nie.